gdy byłam już mała, fascynowałam się nauką. Na początku była to chemia, później przekształciło się to w fizykę. Już w wieku 6 lat robiłam swoje pierwsze eksperymenty. Nauka dla mnie jest nie tylko samą dziedziną, ale również sposobem na własny rozwój. Mogę odkryć coś nowego i do tego dążę w swojej pracy doktorskiej. Pomysł na realizację pracy doktorskiej narodził się na studiach drugiego stopnia. Mój ówczesny promotor okazał mi wtedy wielkie wsparcie, motywację i dlatego znajduję się tutaj, gdzie się znajduję. Z Grzegorzem poznaliśmy się przez przypadek. Ogłaszał się na serwisie wyko.pl, że poszukuje ludzi do pracy. Stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby może zacząć poszukiwać swojej drogi w życiu. Dorota trafiła do mojego zespołu badawczego bardzo wcześnie, jeszcze będąc na swoim drugim roku studiów. Odpowiedziała na moje ogłoszenie na pewnym portalu społecznościowym. Ona to ogłoszenie przeczytała i zdecydowała się przyjść do mnie porozmawiać. Z Filipem widywaliśmy się w laboratorium wtedy, gdy realizował pracę inżynierską i pracę dyplomową u jednego z moich współpracowników. Nasze pierwsze spotkanie, pamiętam, chyba odbyło się podczas mojego drugiego dnia badań. Pamiętam, że pani profesor wtedy weszła do laboratorium. Już wtedy złapaliśmy kontakt. Pierwsze nasze spotkanie, pamiętam, że bardzo się stresowałam, chciałam dobrze wypaść, bo jednak jest to osoba z dużymi osiągnięciami. Od samego początku zrobiła na mnie ogromne wrażenie tym, że tak młoda osoba już wie, czego chce. Że w ogóle już na drugim roku studiów, już na tak wczesnym etapie wie, że musi się rozwijać, chce się rozwijać, a już program studiów nie był dla niej wystarczający. Chciała robić coś dodatkowego w laboratorium związanego z optyką, z laserami. Wybrałam Łukasza, ponieważ początkowo współpracowaliśmy razem podczas mojej pracy inżynierskiej. Ta współpraca była naprawdę dla mnie bardzo profesjonalna. Kontaktowaliśmy się często, doradzał mi. W Natalii podoba mi się to, że jest dokładna, skrupulatna, precyzyjna i bardzo pracowita. Nieraz zdarzyło nam się wymienić kilkadziesiąt maili w jednej sprawie i nie zauważyłem u niej ani chwili zwątpienia. Nie poddaję się. Cechy osobowości są bardzo ważne dla początkującego naukowca. Przede wszystkim taka dociekliwość i ciągłe zadawanie pytań. Bardzo ważne jest, żeby pytać, dlaczego dany proces zachodzi, jakie są jego mechanizmy. Musimy ten proces najpierw zrozumieć, żeby móc opracować technologię. W każdym doktorancie myślę, że jest chęć poszerzania wiedzy świata na temat wąskiej dziedziny, którą się zajmujemy. Doktorant po prostu musi chcieć robić coś więcej. Filip wykazuje taką dużą chęć realizacji nowych tematów. Jest zawsze bardzo chętny do tego, żeby zrobić te pierwsze doświadczenia, które nam dopiero ujawnią, czy dany pomysł jest możliwy do realizacji. Uważam, że dobry doktorant, modelowy doktorant powinien na pewno mieć jakąś pasję lub chęć rozwoju, bo jednak studia doktoranckie na pewno umożliwiają to, że rozwijamy się intelektualnie. Myśląc o potencjale na dobrego naukowca, to należy zwrócić uwagę na takie cechy jak pracowitość, chęć odkrywania prawdy, poszukiwania tej prawdy, umiejętność radzenia sobie z porażką, przekuwanie tej porażki w sukces. Grzegorz zaskoczył mnie tym, że ma duże poczucie humoru. Pomimo swoich osiągnięć, których ma bardzo dużo, jest normalnym człowiekiem. Oprócz relacji zawodowej mamy też relacje na stopie prywatnej. Dyskutujemy o światopoglądach, gramy w planszówki, mamy wspólne zainteresowania. Między innymi bardzo oboje lubimy sport i myślę, że dzięki temu wzajemnie się nakręcamy, kibicujemy sobie, dopingujemy, obserwujemy swoje sukcesy i w ten sposób wydaje mi się też, że w jakiś sposób się napędzamy. Zawsze dobrze jest, jeżeli naukowcy mają hobby, bo jest to takie katarzis. W Filipie zaskoczyła mnie jego taka pozanaukowa działalność. Filip jest DJ-em. Taka działalność artystyczna bardzo działa oczyszczająco. Przede wszystkim w muzyce widzę spokój. Czuję, że mogę się też odstresować, odreagować i pokazać swoją też prawdziwą twarz.
W mojej relacji z promotorem na pewno nie ma tylko takich relacji typowo promotor-doktorant. Na pewno mamy wspólne pasje. Myślę, że poniekąd wspólny humor. Moja relacja z Natalią ma też fajne takie znaczenie prywatne. Czasem sobie podyskutujemy, pośmiejemy się na różne tematy. Dlaczego nie czuję presji? Bo bycie promotorem, prowadzenie kariery doktoranta jest moją pasją. Gdy się czymś pasjonuje, to nie ma presji. Od zawsze fascynowały mnie stare budynki, kościoły, budynki wykonane z cegły. Na każdym kroku spotykam takie obiekty. Stare budownictwo zawsze było moją pasją. W swojej pracy doktorskiej zajmuję się oceną skuteczności poziomu izolacji przeciwwilgociowej z użyciem kremów iniekcyjnych w murach ceglanych. I skupiam się głównie na starych, zabytkowych budynkach wykonanych z cegły. Tematem mojej pracy doktorskiej jest otrzymywanie nawozów organiczno-mineralnych na bazie surowców odnawialnych, czyli odpadów. W mojej pracy naukowej buduję nowe lasery, nowe źródła promieniowania, które będą służyć do spektroskopii. Spektroskopia jest wykorzystywana na przykład przy monitorowaniu jakości powietrza, do badania procesów spalania, do wykrywania życia pozaziemskiego, czy do badania składu atmosfer w planetach poza Układem Słonecznym. Zdarzają się sytuacje, kiedy doktoranci mają pewnego rodzaju zwątpienie w to, czy to, co rzeczywiście robią, ma jakiś sens i tak dalej. I to jest ten moment, kiedy promotor powinien właśnie zareagować, w jakiś sposób postawić na nogi tego doktoranta, tak żeby nie utknął w tej ślepej uliczce. Na początku doktoratu miałam pewien spadek motywacji do pracy. Grzegorz wysłał mnie do Szwecji, żebym trochę zmieniła środowisko, poznała coś nowego. Dało mi to dużego kopa do dalszej pracy. Podczas składania wniosku o możliwość wyjazdu na projekt zagraniczny miałam taki moment, kiedy chciałam już się poddać, ponieważ nie wierzyłam w to, że mi się uda. Łukasz był osobą, która mnie motywowała, zawsze powtarza, że walczymy do końca. Dzięki temu poprawiłam swój projekt, wysłałam go, udało mi się zdobyć zagraniczny staż. Największą motywacją jest to, że jednak głównie w nauce jest się ciągle odrzucanym. Gdy się odnosi tylko i wyłącznie sukcesy, to się nie rozróżnia, co się zrobiło dobrze i co źle. To tło w postaci porażki jest kluczowe. W zespole i w pracy z ludźmi bardzo ważne jest, żeby zaplanować im karierę naukową tak długofalowo, żeby poszczególne osoby wiedziały, że ja mam jakiś plan na nich. W ciągu ostatnich 2 lat uważam, że bardzo się rozwinąłem, jeżeli chodzi o moją wiedzę, ale i również doświadczenie. Uważam, że potrafię się odnaleźć w każdym miejscu, w każdej grupie i zawsze idę do celu. Po skończeniu doktoratu na pewno chciałabym kontynuować swoją pracę naukową oraz zajmować się tymi starymi budynkami. Jeżeli chodzi o Natalię, to można oczekiwać, że w przyszłości stanie się taką wiodącą specjalistką w zakresie badania wilgotności zawilgoconych murów ceglanych. A takich specjalistów brakuje. Kiedy myślę o Politechnice Wrocławskiej, myślę bardzo sentymentalnie. Spędziłam tu już 1/3 swojego życia.
w momencie, kiedy wyprowadziłam się z domu rodzinnego i zaczęłam studia na Politechnice. Był to moment wchodzenia w dorosłość, poznawania bliskich mi osób, z którymi jestem do dzisiaj. Ja cały czas wierzyłem, że Dorota dalej będzie chciała kontynuować karierę naukową, dlatego że miała fantastyczny start i myślę, że dzięki temu jest teraz w gronie naprawdę najlepszych doktorantów nie tylko na Politechnice Wrocławskiej, ale w gronie najlepszych doktorantów w Polsce.